20 osiedli i 20 jednostek pomocniczych Rady Miasta i Prezydenta, czyli Rad Osiedlowych. 15 stycznia zebrania sprawozdawczo-wyborcze ostrowieckich rad rozpoczęło osiedle Rosochy. Osiedle duże, bo jedne z największych w mieście, czego po frekwencji jednak nie było widać. Na zebraniu stawiło się jedynie 21 mieszkańców, spośród których z niemałym trudem skompletowano skład 15-osobowej rady. W założeniu rady osiedlowe mają być dla mieszkańców szansą na zasygnalizację władzom miasta doskwierających im problemów, jak remonty dróg czy niekorzystny rozkład autobusów. Chciałbym poruszyć, to jest wiada przystankowa przy ulicy 11 listopada, tutaj naprzeciwko spółdzielni mieszkaniowej. Dzieci dojeżdżają do szkoły na ulicy Górnickiego. Nie ma, jest przystanek, natomiast nie ma żadnej wiady. Przydałoby się po prostu dla ochrony w czasie niepogody. Przyjechać z dzieckiem z wózkiem do Pomiewanicy jest nie lada problem. Tam są takie wysokie, to już tyle lat się ciągnie. Ktoś kiedyś prowadził te progi, bariery. I to w dalszym ciągu zostało, w ogóle nic nie robiło. Ty z Szamskiego do tego nowego boiska przyjść. Energetyka cieplna miejska przeżywa kryzys. Było kiedyś tam w planach przewidziane, że będą zakładane indywidualne węzły cieplne na blokach. Ponieważ pieniążków teraz chyba tam będzie brakować, czy to zostanie podtrzymane, czy te inwestycje zostaną ograniczone? Większe zainteresowanie wśród mieszkańców wzbudziło zebranie Rady Osiedla Częstocice. Ile się czeka od zgłoszenia na usunięcia wały oświetlenia publicznego? Z tego co wiem, to gmina w tym razie, tak? Czeka się 48 godzin. Tak? Jeśli jest awaria w całym ciągu ulicy, to jest do następnego świecenia. Czyli jeśli pan zgłosił rano, to wieczorem będzie musi świecić. Proszę mi powiedzieć, w takim razie około 6-7 były wybory stycznia. Zgłosiłem chyba na drugi dzień, że kabel wisi, lampa się świeci, do tej pory tego nie zareagowało. Tu nie udało się także uniknąć tematu likwidacji szkoły. Pan prezydent zagwarantował, że wszyscy nauczyciele ze szkoły nr 8 znajdą pracę, tak? A następnie powstaje stowarzyszenie, są przyjęci pedagodzy spoza karty nauczyciela. Za tym idą pieniądze z subwencji. Niech mi pani pokaże oszczędność w tej szkole. Pojawiło się także pytanie, gdzie Rada Osiedla urzędująca do tej pory w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 ma się po jej likwidacji spotykać. No jeżeli nie będzie szkoły, to ta Rada Osiedla ma pracować gdzie? U zamecznego domu, u mnie w domu. W zebraniach rad osiedlowych oprócz mieszkańców uczestniczą prezydent Jarosław Górczyński bądź wiceprezydent Marzena Dębniak, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciel Urzędu Miasta, spółek miejskich i służb mundurowych. Zebrania zakończy Rada Osiedla Stawki w Domu Kultury Malwa 16 lutego.